Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Czy to z matematyki finansowej, czy z finansów przedsiębiorstw, chciałam Wam omówić taki element jak uzyskana kwota końcowa w przypadku założenia lokaty bankowej na określony czas, na określony procent, czyli oprocentowanie i przy zadanej kapitalizacji. W tym konkretnym zadaniu treść brzmi następująco. Pewna firma założyła lokatę bankową w wysokości 10 tysięcy złotych na 3 lata na procent składany na 16% przy kapitalizacji co tydzień. Pytanie brzmi, jaką kwotę uzyska ona po 3 latach? W tym momencie musimy sobie wypisać wszystkie elementy wiadome, jak i elementy nieznane, a więc poszukujemy, ile będzie wynosił kapitał po okresie 3 lat. Mówimy obecnie, że kapitał początkowo to jest 10 tysięcy złotych, kapitalizacja jest tygodniowa, a nasz okres czasu trwania tej lokaty to 3 lata. Wszystko musimy uzgodnić do kapitalizacji tygodniowej. Między innymi to, że nasza stopa procentowa, która jest naliczana tutaj domyślnie jako roczna, musi zostać podzielona przez 52. Dlaczego? No bo zakładamy tutaj, powiedzmy, w naszych finansach, że mamy 52 tygodnie w ciągu jednego roku. A więc, żeby była nie tylko kapitalizacja tygodniowa, ale oprocentowanie miało charakter tygodniowy, trzeba podzielić tą stopę procentową roczną przez 52 tygodnie. Tak samo tutaj nasz okres trwania lokaty, 3 lata, trzeba rozpisać, że jeżeli 3 lata, każdy z nich zawiera 52 tygodnie, to łącznie mamy 156 tygodni, czyli będzie to tak zwana wielokrotność naliczania odsetek, czyli liczba tych kapitalizacji, jakie my rozważamy. Czyli 52 razy w roku przez 3 lata da nam aż 156 takich kapitalizacji. Jak już wiemy, nasza stopa procentowa domyślnie to jest 16% i to w skali roku, co jest bardzo ważne. Mamy możliwość już podstawienia do wzoru ogólnego na wartość przyszłą, gdzie jest wartość początkowa, jest stopa procentowa, liczba kapitalizacji w ciągu roku i liczba kapitalizacji w okresie trwania danej lokaty. Gdy to wszystko podstawimy, po kolei mamy tu 10 tysięcy, potem jest 1 plus i mamy naszą stopę procentową roczną 16% i przemnażamy razy 1 minus 0,19. Ten wynik, co tutaj mamy, dotyczy takiego elementu jak podatek dochodowy od przychodów czy zysków finansowych. One są osiągane w przypadku lokat bankowych, bo my uzyskujemy jakieś odsetki i je możemy potraktować jako zyski finansowe. Jeżeli Wasz wykładowca ćwiczeniowiec nie uwzględnia podatku dochodowego w przypadku lokat bankowych, to Wy uparcie nie musicie przemnażyć razy 1 minus 0,19, bo Wy macie zaliczyć egzamin kolokwium u tego wykładowcy ćwiczeniowcy, a nie u mnie. Ja pokazuję, jak powinno to być zrobione, ale główną wyrocznią jest zawsze ćwiczeniowiec wykładowca. A więc w tym przypadku 1 minus 0,19 przemnażamy razy stopa procentowa ta nominalna podana w banku. A po co? A po to, żeby dowiedzieć się, ile realnie po odliczeniu tego podatku dochodowego 19% zarabiamy na tej lokacie. Jeżeli nominalnie jest to 16%, to realnie, czyli po uwzględnieniu podatku dochodowego, jest to około 13%. Gdy podzielimy to przez 52, zgodnie z tą informacją tutaj, że stopę roczną trzeba podzielić przez 52, zamykamy nawias i podnosimy do potęgi 156. To, co tutaj uzyskamy, będzie to, co właśnie ta potrzebna nam wartość przyszła. Zostaje nam tylko napisanie interpretacji. W tej interpretacji możemy napisać, że
Po okresie 3 lat taka firma z tej lokaty bankowej nadanej na 3 lata przy oprocentowaniu składanym na 16% i kapitalizacji cotygodniowej ona otrzyma 14 744 zł i 96 zł. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek, co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.